Opel Astra 1.4 z klikającym silnikiem. I klika na dole i klika na górze. Bardzo mocno leje olejem. Tak mocno, że samochód pozostawiony na chwilę zostawia za sobą plamy oleju. Olej w stanie tragicznym. Pełno opiłków oleju po ściągnięciu pokrywy zaworów. Coś takiego. Lepiono oczywiście już kilkanaście razy, no bo przecież leje się olej, no to pokrywę zaworów trzeba polepić. I co tu mamy? Po pierwsze, widzimy dźwigienkę zaworową, która nie siedzi na popychaczu. Tak jakby spadła. Więc klika w ten zawór, ale nie tak jak powinno. Ale to i tak jest nic. Najlepsze jest tutaj. To, co tu się dzieje, to jest dziura w głowicy. Wytarta dziura w głowicy. Dźwigienka wypadła. Jeździło się ładnie. Zaworu. Teraz to sobie tak jeździło. Tu wytarło. Tutaj o, widzimy powycierane miejsce. Uchodził sobie, bo dźwigienka chodziła w ten sposób. Wytarła sobie miejsce w głowicy, a następnie wybiła w głowicy otwór. O, tutaj jest. Leje się oczywiście do gniazda świecy zapłonowej, no bo jakby się miało nie lać. I tutaj sobie zlewa sobie po głowicy i leci w dół. Czerwona strzałka pokazuje miejsce, w którym powinien być element oznaczony niebieską strzałką. W krzywce wałka rozrządu widać ubytki materiału powstałe w wyniku tarcia. Kolejna krzywka, która jest uszkodzona, kolejne ubytki materiałów oraz zaokrąglona powierzchnia czołowa krzywki. Uszkodzenia krzywek, uszkodzenia głowicy. Ewidentny szlam, który powstał w wyniku prawdopodobnie zmieszania z płynem chłodzącym, no bo płynu też już w tym silniku nie ma.